Jest z nami Kamil Waluś. Witaj, Kamil. Cześć wszystkim, hej. Wygrana walka, Jacek Wiśniewski. Rozmawialiśmy przed walką, powiedziałeś, pierwsza runda. Dajcie mi pierwszą rundę, 2 minuty. Mniej więcej scenariusz się sprawdził. No nie, trochę dłużej powalczyliśmy, ale to z tego względu, że nie mój dzień, nie, źle wszedłem w walkę. Ogólnie nie jestem zadowolony z walki, miało być trochę inaczej, ale najważniejsze, że walka do przodu i co, i dalej trenujemy, bo jest jeszcze dużo pracy. Chyba duża presja spoczywa na tobie przed tą walką, bo jeżeli byś jej nie wygrał, to by oznaczało to, co powiedział nam twój trener Juras, mógłbyś zbierać pomarańcze. Widać było chyba na początku, że jesteś trochę spięty. Tak, no właśnie to, że po prostu ja to musiałem wygrać, nie było takiej opcji, że to przegram. Musiałem to wygrać, dlatego trochę mnie to zestresowało na początku. No ale grunt, że koniec był taki, jak miał być. Co teraz? Udało ci się wygrać drugą walkę na KSW, piątą zawodową. Co teraz będziesz robił? Jakieś plany z Jurasem? Już coś myśleliście? Ja wiem, że to wszystko zależy od nas, od federacji, od Martina, od Kawula, ale czy jakieś plany? Jak myślisz? Może inaczej, bo to jest trudno, prawda? To nie od ciebie zależy, ale... Jaki etap teraz będzie na Kamila Walusia? Czy będzie kolejny zawodnik, który już będzie reprezentował sobą trochę wyżej niż piłkarz ekstraklasy? Oczywiście z całym szacunkiem dla Jacka i za tego co pokazał, zaprezentował się w ringu. No jednak widać było, że różni was pewien poziom i doświadczenie. Szacunek dla Jacka, widać, że jest charakterny gościu i przez ten jego charakter ta walka trwała tak długo. A co dalej? No trening, no ja muszę się rozwijać, jeszcze ja jestem dopiero na początku, jeszcze dużo przede mną, muszę się rozwijać i tyle. Jak mogę, to chciałem podziękować dla Łukasza Jurkowskiego, który bardzo dużo mi pomógł w przygotowaniach, dla Piotra Jelenieckiego, który nakręcił mnie w szatni bardzo, bardzo pozytywnie. Daniel Omelianczuk tak samo rozładował tyle stresu, ile się dało. Tomek Lipiński, Piotrek Wojtkowski, gdyby nie oni wczoraj, to bym nie zrobił wagi, po prostu wpadli jak pitbull w kurę na siłownię, gdzie byłem, i wycisnęli ze mnie ostatnie krople potu. No i dla tych wszystkich, którzy mi pomagali, oczywiście dla sponsorów, Max Parkiet, Patio Corals, Oto Sushi, Empower, dla wszystkich dziękuję. Czy po wygranej walce zmienisz buty, bo hejterzy mówią, że chodzi w tych samych? Słuchajcie, no... Nie zmienię, bo zwycięskich butów się nie zmienia. No i dziękujemy serdecznie. Dzięki wielkie.